Jesteśmy pod wędkarski.com, ponieważ zamówili dla nas to wędzisko od Kongera, Konger Strito Air, 56 gramów. Filip, to jest ciężkie? W ogóle. W ogóle nie czuć, nie? Także będą te wędziska w tym roku częściej, może w tym ultralightie, ponieważ no to jest moim zdaniem najlepsze wędzisko, które można byłoby użyć do tego ultralighta, przy założeniu, że naprawdę ma być leciutko. Okej, okay. W takim czymś ta wędeczka przychodzi. Co to ty myślisz? Spotkałeś się z czymś nie, takim? Pierwszy raz już takiego widzę. Do tej pory nie kupowałem sprzętu z takiej półki, jeżeli chodzi o wędki spinningowe. Z tubami do węd muchowych, to wiadomo jak jest. Każdą muchówkę mam w tubie, ale troszeczkę innej. Tak. Tutaj mamy plastikową, bardzo solidną tubę. Pierwszy raz coś takiego widzę. No oczywiście później jest pokrowiec. Jest to opakowane bardzo solidnie. I nie wiem, co musiałby z tym robić kurier, żeby to ewentualnie jakoś zniszczyć czy uszkodzić. To jest duży plus na pewno. No i nasza szpada. O kurczę. To będzie najkrótszy mój spinning, bo on ma 1,90 m, a ze trzy wędki mam w rozmiarze 1,98 m. O kurde, ale lekkość. Ale patyk, szpada. Jakbyś miał to do czegoś porównać, co telefon komórkowy? To to jest dużo jeszcze lżejsze, nie? Tak. 56 gram, o kurde, o. To jest zupełnie inna wędka, myślę, niż ten Konger Strito zwykły. W tej wersji nie Air. Nie tylko chodzi o lekkość, ale on jest zupełnie inaczej wykonany. Myślę, że nawet są inne przelotki z tego, co widzę. O kurcze, no. Znaczy, pierwsze wrażenie krótki, nie? No bo jestem przyzwyczajony jednak do wędek takich w okolicach 2 metrów, tych lekkich spinningów. No, będzie ciekawie. Okej, okay. Pierwsza miejscóweczka, jesteśmy pod elektrociepłownią. Filip łowi na wędkę Mikado, natomiast już mi skroił moją wędkę. I co ty o tym myślisz? Fajna wędka, lekka i fajna. Ta nasza miejscóweczka dzisiejsza jest bardzo, ale to bardzo obiecująca. Zobaczcie, jaka tutaj jest fajna woda. Ponoć tutaj gdzieś na środeczku jest około 8 metrów głębokości. Był tu przed chwilą jeden z lokersów, którzy no, z nami jakoś tam delikatnie współpracują. No i mówi, że miejscóweczka bardzo fajna, są bolenie, są okonie, jest białoryb i bardzo dużo jest drobnicy. Nie wiem, czy to będzie widać. O, zobaczcie tam, bardzo dużo drobnicy. Naprawdę jestem w szoku, że tego jest tutaj tyle. Tam jest elektrociepłownia i to czerwone to jest wylot ciepłej wody z elektrociepłowni. Często tam stoją okonie, bo one no, lubią taką właśnie trochę cieplejszą wodę. Później można się przejść tam dalej, zresztą też tam pójdziemy, tam są te takie srebrne rury. Tam jest też bardzo dobra miejscóweczka. Mam nadzieję, że kwestia czasu, żebyśmy coś złowili. Często zadajecie pytanie mi, czy Jarkowi, czy w komentarzach pod filmem, jakim sprzętem mówimy, no więc przygotowałem coś takiego, zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda no, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o to łowienie ultra light w tym roku, w tym sezonie, trzecim sezonie na Morskiej TV. No wygląda to w ten sposób, że wybraliśmy w sklepie wędzisko, które jest no, najlżejsze, no bo jeżeli robimy ten ultra light, fajnie by było zrobić też lekkie wędzisko. No i tutaj mamy Kongera Strito Air. To jest wędzisko, które ma 56 gramów, bardzo lekkie, naprawdę bardzo fajne. Do tego musi być też kołowrotek w miarę lekki. No, mój wybór to jest Daiwa Fuego LT2000, to jest ta wersja Tini. Waży niecałe 200 gram, czyli zobaczcie, że w tym momencie 250 gram to jest nasz cały zestaw. Do tego oczywiście musimy mieć plecioneczkę, plecioneczka bardzo delikatna. No i ja kupiłem taką dosyć budżetową plecionkę Kongera. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, faktycznie 006. Nie wiem, dużo opinii jest takich, że to nie ma 006, że ona tam ma 007, 008. Słuchajcie, nie wiem, nie mam mikrometru, nie zmierzę wam, natomiast na pewno bardzo fajnie na przylotkach pracuje, jest naprawdę bardzo cieniutka
i przy 2-gramowych główkach daje radę. No właśnie, jeżeli dochodzimy do tych główek, zobaczcie, coś takiego też mam. Są to mikadowskie czebureszki 1-gramowe. Robi to robotę, do tego oczywiście musimy mieć jakieś haczyki. Ja używam albo 6, jeżeli mam no większe jakieś przynęty, albo 8, jeżeli mam malutkie. I te 8 moim zdaniem są ogólnie najlepsze, jeżeli chodzi o taki street fishing bardzo delikatny. Jeszcze rzeczy, które potrzebujemy, to na pewno agrawki. Takie oto, zobaczcie, malutkie agraweczki. I tutaj mamy też taką agrawkę, z tym, że tu mamy samą, a tu mamy skrętlikiem. Robi to robotę, świetna sprawa i myślę, że to taka podstawa, żeby naprawdę rozpocząć to nasze łowienie. Jeżeli łowimy na drop shot, to jeszcze mam taki fluorocarbon. Daje radę, zobaczcie, tutaj mamy cenę 31 zł. Spoko sprawa, no moim zdaniem zestaw mistrzów. Miejscowy wędkarz podpowiedział nam, że można wejść, zobaczcie, na ten betonowy fragment, natomiast dzisiaj jest za wysoki stan wody. Jeżeli on by był troszeczkę niższy, myślę, że ratowałoby nas jakieś 10-15 cm. Śmiało byśmy mogli sobie tutaj fajnie połowić i zobaczcie, ta opaska idzie tam, hen, jeszcze dalej. No dobra, słuchajcie, jesteśmy tu przy tej opasce, Filip coś tam próbuje zrobić, tam gdzie mamy ten niebieski mostek, jest dosyć fajna miejscówka i od tego mostku pod ten duży most, powiedzmy, że byłoby ok, taka miejscówka, gdzie sporo bolenia się spławiało. Jarek, co ty powiesz o tym miejscu? No losowo rzucałem, bo nie znam w ogóle tych miejsc, jestem tutaj pierwszy raz. Nie miałem żadnego kontaktu. Gdzieś tam dalej chyba trochę więcej zaczepów i kamieni i ryzyko strat kolejnych przynęt. Coś tam urwałem. Pytałem się po kolei wszystkich, słuchajcie, natomiast też no, nie chcę wam pokazać ich na kamerach, no bo oni mogli sobie też tego nie życzyć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o bolenia, świetna miejscówka na bolenia, ale w tym roku on jest dosyć kapryśny. Okoni jest dużo, oni zresztą wszyscy też łowią okonia na dendrobena, na jakieś glizdy. Jest też sporo białorybu, więc ta miejscówka, myślę, że Jarek, jest spoko, tylko może myśmy się nie strzelili w konkretnie z godziną. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Adam ostatnio pisał, że tutaj jakby okonie też preferują krewetkę, więc należałoby jakieś imitacje krewetki tutaj rzucić. Tak jak mówiłem, to mogła być jakaś fajna guma, mam z Ali takie krewetki, one są dosyć sztywne. Troszkę raczkiem rzucałem, bez kontaktu. Ewentualnie właśnie jakaś mucha, może imitująca krewetkę właśnie, plus czeburaszka. Pełno samochodów. No właśnie, tutaj apel do was, komentarze pozostawiam do waszej dyspozycji, jeżeli tutaj łowiliście. Napiszcie w komentarzach, jak się tutaj łowi, bo miejscóweczka naprawdę świetna, idzie Michał. Myślę, że będziemy uciekać na kolejną. No, trzeba będzie spróbować gdzie indziej szczęścia. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć.